W zbiórku kukurydzy na kiszonkę, mimo sprzyjających warunków, trochę się przeciągnął. Zbiór na ziarno jest w miarę w terminie. Mając gleby 4B, a nawet idącą bardziej w klasę 5, którą odmianę wybrać kukurydzy? W tym odcinku, idąc przez pole wśród 19 odmian, zobaczymy, jakimi cechami mogą wyróżniać się odmiany. Wspólnie z KZD Nasiona Polska wybieramy się w Mazowieckie, by zobaczyć te 19 odmian kukurydzy. Gospodarz polu, zapraszam. Gleby lekkie. Ciekawe, co na tym urośnie. My w Kozadę chcemy prezentować nasze odmiany również na takich ciężkich stanowiskach. Do uprawy generalnie mamy tutaj 4B. Prawie 5, wygląda to naprawdę na piach. Ale już 3 lata na tym stanowisku nasza kukurydza sprawuje się naprawdę nieźle. Plony są przyzwoite. Najważniejsze, że gospodarz jest zadowolony. To jest bardzo ważne. A my chcemy porównywać wszystkie odmiany po to, żeby tutaj móc proponować właśnie to rozwiązanie, które jest bardzo ważne. Ta genetyka, która wchodzi, kolejne odmiany mają już te cechy odporności na stres. Mamy, Jarku, tutaj 19 odmian. Rzeczywiście piaski są straszliwe. Mówisz, że to 4B? 4B podczas siewu. Tutaj to nie zapowiadało się obiecująco. Wiatr był podobny jak dziś, po prostu burza piaskowa. Gleba lekka, wybitnie lekka. No, ważna była ta ręka gospodarza, który tutaj faktycznie potrafi zadbać, zna rozwiązanie, jak utrzymać to wilgoć w glebie. No, ale te nasze odmiany jednak tutaj się sprawują. To widać już, że tak powiem, kilka lat, bo tutaj Kozadę zaistniało już 4 lata temu. Widać, że jest postęp. Rolnicy kupują nasze odmiany i testują kolejne, bo tak naprawdę genetyka postępuje. No i właśnie to dzisiaj zobaczymy. Mamy tutaj 19 odmian. Taki pełen przekrót od właśnie odmian ziarnowych po kiszonkowe, a nawet najpóźniejsze odmiany mamy przeznaczeniem na biogaz. To co, zobaczymy, jak wyglądają te nasze odmiany. Są posiane według wzrastającego FAO. Tu mamy grupę wczesną. Naszą najwcześniejszą odmianą jest Artefi. Jest to zupełnie nowa odmiana. O takim FAO jeszcze cały czas badamy, patrzymy, ale myślę, że to będzie grupa takie pogranicze wczesnej i średnio wczesnej. Tworzy takie charakterystyczne, łatwe do rozpoznania kacze dzioby. Nie na wszystkich, ale jest to cecha taka odmianowa. Zapowiada się obiecująco. Zapowiada się bardzo obiecująco. Tu też mamy, też fajnie chyba byłoby wspomnieć o jednym z rozwiązań, jakie gospodarstwo stosuje, a mianowicie o obsadzie. Zgadza się i w tym roku zauważyłem to w kilku gospodarstwach, tam gdzie obsada była optymalna, czyli w granicach 75 do 80 tysięcy, w zależności od odmiany, bo oczywiście też trzeba się sugerować stanowiskiem czy wczesnością, ale tutaj jednak lepiej prezentują się w ogóle kukurydze, które wysiewane były w prawidłowej obsadzie. Prawidłowej, ale tutaj chyba jest zmniejszona obsada, nie? To jest 76 tysięcy. 76 tysięcy do siewu. Tak. I to jest chyba jeden z sukcesów, że praktycznie jesteśmy tutaj w środku łanu. To jest wycięty środek łanu. Tutaj cały czas rosły kukurydze, a jest kolba w kolbę, no jest, są potężne, do końca zaziarnione, więc jest to, myślę, że też jeden z elementów wpływających na tak dobry wygląd tych roślin. Odmiana Evgenii, nasza taka typowa właśnie ziarnówka z grupy wczesnej, Jarku, na Twoim terenie. Ja ją proponuję na te gospodarstwa położone jeszcze bardziej na północ. Warmia Mazury to jest flintowa odmiana, bardzo odporna na te wczesne chłody. Nieźle sobie radzi również na tych glebach ciężkich. Fajna odmiana i generalnie to ziarno wygląda zupełnie inaczej niż w innych kukurydzach. Jest takie perłowe, twarde dosyć. Wcześniej osiąga właśnie tą techniczną wilgotność do zbioru. Tak jest. No to grupa wczesna, to jest 230 FAO, więc trudno się dziwić. Jedna z naszych nowszych odmian, też ciekawa odmiana o podobnym FAO, 230, odmiana Anovi. Ładne kolby, widać, że też już jest naprawdę, to jest ta dobrze ocenione FAO. Wczesna. Wczesna, u niej widać już takie już delikatne rejestry. To jest odmiana flintowo-dentowa, niewysoka, typowa ziarnówka. Kolejna odmiana Luxuri. Jest to odmiana z grupy średniowczesnej. Charakterystyczna budowa kolby. Tutaj mamy bardzo duże ziarniaki, ta masa 1000
ziaren jest bardzo wysoka. Świetne połączenie walorów wczesności, natomiast bardzo duże plonowanie i tutaj myślę, że znajdzie tutaj klientów ta odmiana stabilna, może bardzo długo stać w polu, odporna na wyleganie, może stać w polu nawet do grudnia. Tutaj, jeżeli byłyby jakieś warunki stresowe, wiatr, to naturalnie powinna wytrzymać. Tych liści nie jest za dużo, taki kompaktowy, bym powiedział, wzrost. Idźmy do grupy średniowczesnej, odmiana Riani. I tutaj muszę właśnie powiedzieć kilka słów, bo tak naprawdę swoją karierę zaczynałem z Riani, ale na tym rejonie i powiem szczerze, jest to odmiana, która bardzo stabilnie plonuje. Również odmiana flintowa, odporna na te wiosenne chłody, ale w gospodarstwach również na lekkich, jak i na ciężkich glebach plonuje stabilnie co roku. I to widać, że kolby są zaziarnione do końca, kaczy dziób charakterystyczny czasami na niektórych kolbach widoczny. Jest taka naprawdę wcześnie osiąga właśnie też 30% do zbioru, wcześniej się nadaje, także super, super odmiana i naprawdę polecam gorąco, jeżeli ktoś chce wybrać sobie coś z grupy średniowczesnej, to może zacząć od Riani, która naprawdę fajnie spisuje się również na tych słabszych stanowiskach. Odmiana też jest bardzo w coboru sprawdzana, przez 3 lata była w badaniach IPDO, i w badaniach rozpoznawczych, także w każdym roku praktycznie miała bardzo dobre, takie właśnie równe, stabilne plony powyżej wzorca. Z podobnej grupy wczesności nasza nowa odmiana, a ziarno, jest odmiana Łąki. Odmiana z pogranicza grupy wczesnej i średniowczesnej. To ziarno w tym momencie już jest praktycznie dojrzałe i myślę, że kwestia jest tygodnia, maksymalnie dwóch, kiedy pojawi się nam tutaj czarna plamka. Odmiana typowo ziarnowa, z bardzo takim dobrą tolerancją na też wyleganie. Widać, że ona jest niska, taka kompaktowa, typowa ziarnówka. W tym momencie widać, jak te koszulki na kolbach zaczynają dosychać, robią się jasne. Czubek kolby zaczyna wystawać już i ta woda aktywnie jest oddawana i dzięki temu widać, że ta odmiana naprawdę będzie wcześniej dosychała, wcześniej będzie można rozpocząć zbiór. Bardzo fajna jest tutaj taka relacja wczesności odmiany do uzyskiwanego plonu. Te kolby są naprawdę potężne. Wysoka masa 1000 nasion, jest to odmiana typu flint. Widać delikatny rejestr, ale udział tej skrobi szklistej jest duży i z tego powodu planowane jest przeznaczenie odmiany na cele również grysowe. I bardzo ciekawa nasza przyszłościowa. Odmiana Arborii, grupa kukurydz średniowczesnych. Odmiana charakteryzująca się bardzo wysokim plonowaniem, nawet na tych słabych stanowiskach, właśnie na glebach lekkich. Tutaj już mamy, że tak powiem, pierwsze porównania z poprzedniego sezonu. Naprawdę imponujący plon. Jest to czysty dent, bardzo wcześnie schodzi z pola. No i tutaj te wilgotności naprawdę są bardzo niskie, a to jest bardzo ważne, jeżeli chcemy jeszcze zasiać po kukurydzy, na przykład pszenica. Grigli. Grigli, nasza nowa odmiana, zarejestrowana w Polsce w roku ubiegłym, z bardzo dobrymi wynikami, 250 VO. Też kolby piękne i też już będą suche. Czyli tak można powiedzieć, że ta grupa wczesna, średniowczesna, myślę, że już tam 2-3 tygodnie będzie nadawała się do zbioru. Również duże ziarno. Tutaj trzeba wspomnieć, że ta kolba wygląda fajnie. Duże ziarniaki, także... Przechodzimy do odmian kiszonkowych. Kiszonkowych, dokładnie. No i zresztą widać... Pokrój rośliny jest imponujący. Wzrost tej masy często brakuje w gospodarstwach i jedyną alternatywą jest sianie takich troszeczkę późniejszych odmian, gdzie one wyrastają na takie duże rośliny. Tutaj kolba jest też imponująca, bo masa kolb też była badana i ona jest też bardzo wysoka. Udział ziarna w kiszonce jest bardzo duży. To wpływa na jakość później paszy. No, to jest jeden z kluczowych czynników. Ziarno. Ziarno, tak. I tutaj w odmianie Battisti zawsze te kolby są takie grube, duże, takie naprawdę. No nie, może spróbujmy tu jedną wziąć i zobaczyć, jak to wygląda.
No i cały czas trzeba pamiętać, że jesteśmy naprawdę w środku... W środku łanu. W środku łanu, to jest wycięty środek łanu, który był... Kiedy to było skoszone? To niedawno. W sobotę, dzisiaj mamy czwartek. No, to jak każda kolba będzie tak wyglądała, no to będzie radość, rzeczywiście. Zgadza się. Ale widać, że kiszonkowa odmiana wysoka, niesamowicie. Tak, tak. A idziemy coraz wzrastającym VO. I z tym dłuższym VO tych dentów mamy więcej. Odmiana Glorify to jest późniejsza odmiana dentowa. Ona się fajnie sprawdza, ale na Podkarpaciu, też częściowo na Lubelszczyźnie, na Małopolsce. To są te rejony, gdzie te późniejsze nasze odmiany dentowe jakby najbardziej są poszukiwane i najbardziej sprawdzone. Ale testujemy wszystkie. Chcemy się przekonać, czy w tych warunkach po prostu się sprawdzają, ale generalnie chcemy wiedzieć wszystko o swoich odmianach. Odmiana Corioli, odmiana, która we Francji jest w takim specjalnym programie. Proszę, Darku. Jest w takim specjalnym programie. Condition Sechon. Ona jest odporna na te warunki stresowe, wczesne chłody wiosenne, słabe gleby. Tutaj generalnie sprzedajemy jej dużo na północy Mazowsza, na tych słabych glebach. Ona sobie świetnie radzi. Ona się wyróżnia właśnie w tych takich suchych latach. Rośnie bardzo wysoka. No i te kolby też są fajne. Ten udział właśnie flinta jest tutaj bardzo duży, gdzie też w jakości kiszonek ma to wpływ, ważny wpływ. Tak, bo to sprzedajesz na kiszonkę. Na kiszonkę, tak. Corioli jest taką kiszonką 270 VO i ona sobie świetnie radzi na tych właśnie słabych glebach. Kolejna nasza odmiana, też nowa. Ale już sprawdzona, bo tak naprawdę... Tak. Dwa lata na dwa czy trzy lata? Trzy lata w handlu, na polskim rynku. Tak, odmiana Poezji. Poezja jakości i ilości, kiszonki dla, szczególnie z przeznaczeniem dla bydła, dla żywienia bydła mlecznego. Tak, tutaj na pewno masa, jeżeli chodzi o zbiór na kiszonkę, to tutaj na pewno będzie się wyróżniała ilością zbieranej zielonki, także tutaj będzie to naprawdę wyglądało świetnie. Duża roślina, grube łodygi, liść szeroki, to widać tutaj, o. No i też wysoko zawieszone te kolby. Wysoko zawieszona kolba, tak. Również świetnie sobie daje radę właśnie na glebach lekkich. To jest też zaleta tej odmiany. No to też nieprzypadkowo są te odmiany. Tak naprawdę staraliśmy się wybierać odmiany, które wiemy, że sobie poradzą na tych trudniejszych stanowiskach i które no, będą dawały odpowiedni plon. Czy to zielonej masy, suchej masy, ale też i ziarna, bo tu mamy odmiany ziarnowe. Odmiana Bali nasza, też nowa odmiana z późniejszej grupy, takiej 270-280 VO, o przeznaczeniu ziarnowym, ale też i nadaje się na kiszonkę. Naomi, mam już pierwsze doniesienia, że świetnie wygląda w polach produkcyjnych. To jest jej pierwszy rok tutaj na tym regionie Mazowsza i wygląda świetnie. Również widać tą masę, roślina jest wysoka. Na glebie lekkiej no, urosła imponująco. Jest naprawdę bardzo fajną rośliną. Tak, i to jest też typowy późniejszy dent z grupy już późnej. Kawani, bardzo ciekawa odmiana, dopiero co zarejestrowana. No i też typowo dentowa. Też będzie... No, ewidentnie. Jesteśmy w środku łanu i te kolby są pełne. To wygląda naprawdę super. Ostinati to jest też 280 VO, ale to są odmiany ziarnowe i od razu widać, jak one są niższe. Po prostu są niższe od tych odmian kiszonkowych, które przed chwileczką mijaliśmy. Palicji również 280 VO, również odmiana typowo dentowa. I tu już w zasadzie kończymy takimi odmianami Izali. To już jest całkiem późne VO. W typie takim biogazowym można powiedzieć. Chociaż to jest odmiana też na bardziej ziarnowa. Ostatnia odmiana Fondari. No choć podejdźmy do niej, zobaczmy. Ten imponujący wzrost. Na glebie lekkiej, proszę Państwa.
No, to jest nasza najpóźniejsza tak naprawdę odmiana, którą mamy w ofercie, w sprzedaży. VO380. Stuprocentowy dent, ale odmiana nadająca się no, praktycznie na kiszonkę, biogaz. Niekiedy rolnicy stosują, mieszając odmiany wcześniejsze z tymi odmianami późniejszymi właśnie tego typu, aby tak. uzyskać dużą... To gwarantuje masę. Uzysk kiszonki, dużej masy kiszonki. Tak. Dużej masy kiszonki. No, nawet jeszcze tutaj rejestrów nie no czy gdzieś tam powoli zaczyna. Szeroki liść, masy jest tutaj naprawdę dużo, w tym łanie jest ciemno. Dobra odmiana kiszonkowa to taka, powinna być zresztą, jak nasz hodowca nieraz mówił, która jeżeli popatrzysz przez w środek rzędu to i nie widzisz nawet kawałka parę metrów dalej, to znaczy, że to jest dobra kiszonka, bo ma odpowiednią masę. Te liście też szerokie gwarantują odpowiedni uzysk. Tym sposobem zrobiliśmy taką krótką lustrację tych kilkunastu odmian kukurydz. Myślę, że tutaj naprawdę jest się czym pochwalić, szczególnie, że jesteśmy na takiej no naprawdę słabej tej glebie. W tym roku trochę faktycznie padało, więc tutaj też było, trzeba przyznać, nawożenie organiczne. Tak, tutaj gnojowica też miała, to też miało znaczenie. Myślę, że cały sukces to właśnie odpowiednia obsada, odpowiednie odmiany, odpowiednio też dobrane i mamy sukces. Tak wyglądało 19 odmian w trzecim tygodniu września. Co roku nie tylko pogoda nas zaskakuje, ale także postęp genetyczny, jaki serwuje nam KOZD Nasiona Polska, wyrażony nowymi odmianami. Jak mogliśmy się w bieżącym roku przekonać, kapryśna pogoda dała we znaki uprawie kukurydzy w każdej części kraju. Zbiór odmian kiszonkowych przedłużył się, ale także odmian ziarnowych. Warto zwrócić uwagę na FAO, przeznaczenie oraz w danym regionie, czy dana odmiana sobie poradziła. Gospodarz Polu, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.